Dziękuję. Czekaj, do dole. To trzeba na tym stanąć i to jest gaz. A jest gaz. Prawo jest gaz. Opłacasz już? Tak. Kręć. Tylko uwaga, bo to rusuje, bo to 30 na godzinę potrafi jechać. Stanąć obiema nogami trzeba. Obiema nogami? Tak. Pierdzielik będzie. Wreszcie, jak na rowerze. Nie jedzie. Nie jedzie wcale. Jak nie jedzie? Tak trzeba wejść, odepchnąć trochę i trzymać gaz. No i trzymaj gazu, gazu, gazu. Ja tu nie przyjechałem przecież przed chwilą. Dawaj. Dawaj, Tomek. Znaczy, to jest bateria. Zobaczę, czy może się już nie rozładowała, bo jest zimno. Tam druga stoi jak coś. Spróbuj ty. Jak ktoś tam stoi druga, to są druga. No jedzie. To jest dyskretne pytanie. Widzę, że w kolejnym samochodzie to jest jakaś homofobiczna demonstracja, bo to pedału. Nie wiem. A to tu trzeba też czytać. To jest hamulec. Dlaczego trzeba naciskać tak przyjaznie, to będzie mocno. Trzymać cały czas. Panie Januszu! I mocno pan naciska! Go! Tam jest go napisane! O, juju, jest! No i tym sposobem pozycja już kończnika. Oczywiście jest Był film Znikający Punkt, jest film Znikający Król. Oskarży pana prezesa o homofobię, bo jak wiemy, hulajnogi, pedał nie mają. W oddali słyszycie dowcip Janka Budakowskiego, homofobiczny, jakoby pan prezes preferował hulajnogi, jako że pedałów nie mają. Ze Starego Miasta dla TAK TV, Krzysztof Dzierżonowski.